Saunders jest pierwszym. Bardzo ciekawy styl walki, więc myślę, że tutaj wielokrotnie dojdzie do... Czy Chris Eubank Jr. stoczy chociaż jedną? Zobaczymy. Ach, przestrzelił tym podbródkowym. Ale w sumie w tej rundzie... Nie lubią się. Jest pomiędzy nimi nienawiść. Nie, to nieudawana. Wspomniałem o tej konferencji prasowej. Eubank tutaj 2-3 razy wykorzystał ten lewy sierpowy po odchyleniu przed prawym prostym Saundersa. No tutaj widać w moim odczuciu to większe przygotowanie z Billego John Saundersa z olimpijskie w Pekinie. Tam przegrał w drugiej turze z Kubańczykiem Carlosem Mento. Miał serię 49, proszę, atak. Oczywiście na bazie też dobrego wyszkolenia. No, teraz trafił Saunders. Leonarda, on jest bardziej utalentowany niż ja. To najbardziej niebezpieczny, bo gdzie tam teraz Eubankowi juniorowi do tych... Ale jedno Eubank ma to, co ojciec. Że ojciec, no teraz ściągał. Wspomniałeś, Dobrze blokuje. Po prawym Eubank natychmiast próbuje skrócić dystans, skończuje. No, doskonały lewy, prosty, bezpośrednio. Las Vegas miał 3 lata przerwy pomiędzy karierą. Kapitalnie, ale te czarowanie, szachowanie. Tak, na tej walce. Prawy prosty Saundersa, który zapewnia. Po raz kolejny próba ataku prawą ręką, ale znacznie miesza skuteczność. No. Tańczy jak ojciec Eubanka seniora. Zresztą ten... Oddał na wychowanie. Są już ze sobą. Ich stosunki są zdecydowanie lepsze. I atak. Szczelna jest obrona w zwarciu Saundersa. Eubank do Saundersa. Chciał go sprowokować. A teraz kapitalnie. 3 lewe proste. Wybite trochę od dołu. Ale od razu jest odpowiedź. Prawy prosty, bo poprawka lewym. Przyspiesza, ale kapitalnie balansuje. Banka, także... Ale to już jest lepsza runda dla Eubanka. Coraz częściej Eubank skutecznie. Prawy prosty. Teraz bardzo dobry. Szuka własnej szansy. Eubank. Trudna walka do wprowadzenia. Dużo klinczów. Przetrzymywania, fauli. Trąca się ojciec, tak? No w zasadzie tak, jeśli uwagi dotyczące walki są... No Eubank próbuje ten pojedynek przychylić na swoją stronę. Niebezpieczne są te podbródkowe. Nic mi nie zrobiłeś, pokazuje Saunders, ale... A teraz strzelił lewym sierpowym Eubank. Przetrzymuje od razu, podczuł ten cios Saunders.
Jesteś. No ale teraz zapchnął przy linach Sondersa Jubank. Trafił parę razy tym prawym podbródkowym. To co Jubank ma najlepsze, no trafił lewym sierpowym w tej chwili Sonders bardzo mocno. Ale nie powstrzymał tak. Jubanka. Bo widać, że spóźnia się z tymi nogami, tutaj nie przepuszcza. Po raz kolejny bardzo dobry atak Sondersa lewym sierpowym. Ale trafił lewym sierpowym. No, mocny prawy sierpowy. Jest zamroczony Sonders. Jest w stanie zachwiać Sondersem. Ach, kapitalnie teraz akcja. Nie trafił, jeszcze poprawił lewym z góry. No, mocny prawy na tułów Jubanka. Sędzia pokazuje, że to było poniżej pasa. Wrócił do starego scenariusza z pierwszych czterech rund. Sonders. Prawą ręką w poprzedniej. Już ręce nie wracają do głowy po ataku. Jeszcze tak jak w tej chwili w tej rundzie. Jubank 10 ostatnich rywali wygrał przy ostatnie dwie rundy według tego samego scenariusza. Początek dla Sondersa, a potem... No widać tutaj wyraźnie lepsze przygotowanie fizyczne. Mimo że dalej wiele jego ataków no, jest chaotycznych, to jednak ta destrukcja ciosów na tu zadawanych na po ojcu. Ma, widać. To jest taki naturowczyk, jak my mówimy, o tych naturalnych odruchach. No, w tej chwili wykorzystał... Sonders, prawy prosty. Odrzucił głowę Jubanka, ale nie powstrzymał go przed atakiem. Dużo przestrzelonych ciosów. To było potknięcie, oczywiście, to nie było po ciosie. Tak, ale ten upadek świadczy o takiej właśnie, no, to co Andrzej powiedziałeś, to jest wielokrotnie w chaosie w akcjach Jubanka. To jest silny fizycznie, mocniejsza. No chyba to samo, co było w poprzedniej rundzie, że musi bokserów chce w swoim gymie. No czy teraz powtórzy to i czy znokautuje Sondersa, na pewno dąży do tego. On nie myśli już w ogóle o obronie. Chce znokautować Jubanka. Prawy podbródkowy doszedł. Lewy. Prawy sierpowy Sondersa. Ale nie do końca o zwycięstwo. I jeszcze jeden lewy podbródkowy. I następne ciosy razem Sonders. Strzelił prawym, no i teraz powstrzymuje go Sonders. Wspaniała walka, może nie wspaniała, super emocjonująca, tak, dramatyczna, zacięta. Nie najwyższy może poziom boksu, ale olbrzymi poziom emocji. After 12 rounds of action, we have a split decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Marcus McDonald scores them out 115-114 in favor of Billy Joe Sonders. Judge at ringside, Phil Edwards sees it 116-113 in favor of Chris Eubank Jr. And judge at ringside, Terry O'Connor scores them out 115-113 in favor of the winner. He is still undefeated and still the British, European and Commonwealth middleweight champion, Billy Joe Sonders.